Nie dało się grać w reprezentacji, nie grając w klubie. I no niestety taka jest kolej rzeczy, że ja dołączyłem do razem z Robertem w tym samym czasie o Borusi i trzymaliśmy się na początku dość mocno. Przed taki czas, że doszło do jakichś może niedomówień. No i ja, broń Boże, się za to nie obrażam, bo to jest ich wybór. stadion narodowy na którym jestem kojarzy się z wielkimi piłkarskimi emocjami no i z ogromnymi fantastycznymi przeżyciami polskich kibiców no bo to jest dom reprezentacji Polski w tej reprezentacji Polski przez wiele lat 66 występów Łukasza Piszczka z Łukaszem Piszczkiem w nowym odcinku futbologii specjalnie dla was porozmawiam idę do środka idę do loży platynowej i tam czeka na mnie już Łukasz Piszczek 66 występów w reprezentacji polskiej. Wieloletnie występy bardzo dobre w Borusji. Dortmund, finalista Ligi Mistrzów. Dziś moim gościem jest Łukasz Piszczek. Cześć, Łukasz. Dzień dobry, witam. Spot spotkaliśmy się z, przy okazji wydania Twojej książki Mentalność Sportowca. Ciekawy tytuł. Mentalność w ostatnich czasach jest powiedziałbym, że być może nawet ważniejsza w zawodowym futbolu od. Czasami od samej formy, prawda? Bo jak nie masz mentalu i, i wyjdziesz na, na meczy, no to ciężko osiągnąć dobry wynik. No ja myślę, że bardzo y, ważne są wszystkie elementy. Y, żeby grać na wysokim poziomie i żeby się tam odnaleźć, na pewno musisz być przygotowany w każdym z tych elementów, czy, czyli i fizycznie, i taktycznie, i, i mentalnie. Tak? Jeśli jesteś w tym e, dobry, to wtedy możesz pokazać. E, swoje umiejętności, to jakim jesteś dobrym zawodnikiem, bo fizycznie i taktycznie już bardzo dużo się robi, i sami zawodnicy z tego korzystają, jeśli na przykład też chodzi o, o to, żeby jak jeść, jakie mieć uh -huh. rozpisaną dietę, ale też dużo jeszcze jest do poprawy, myślę, w sferze mentalnej, gdzie sam Arsen Wenger powiedział niedawno, że. Że fizycznie my już jesteśmy na bardzo wysokim poziomie i tam już tych procentów ciężko szukać, ale jeśli chodzi właśnie o samo przygotowanie głowy do spotkania, to tutaj zdecydowanie jest jeszcze duże pole do popisu. Jak długo myślałeś nad tym, czy napisać, czy zgodzić się na to, żeby, żeby pojawiła się twoja książka? No i skąd w ogóle pomysł, żeby napisać ją z Kamilem Wódką, psychologiem? Miałem dużo propozycji, może dużo. Było kilka mhm. propozycji, żeby, żeby napisać biografię swoją, ale nie byłem do tego przekonany, nie chciałem iść w tą stronę. I Kamil, w trakcie jeszcze mojej kariery w Dortmundzie, raz napomknął, żebyśmy może napisali książkę, ale właśnie nie biografię, tylko na zasadzie tego pokazać jak pracujemy. W tamtym czasie nie byłem też na to gotowy, bo chciałem się skoncentrować na stricte rzeczach, które są moją mocną stroną, czyli graniu w piłkę. A po powrocie po już do Polski i, i paru tygodniach spędzonych w Polsce, gdzie, gdzie mam swoje projekty w Goczałkowicach, Akademię, y, stwierdziłem, że myślę, że ważne jest to, żeby pokazać, jak ważne są pewne elementy najpierw u młodych zawodników, jak ważni są w ich przygodzie z początkiem piłki rodzice, jak ważni są pierwsi trenerzy, jak oni mogą mieć duży wpływ na to, żeby ich ukierunkować w tym, albo może i nawet nie przeszkadzać, a bardziej pomagać i wspierać w ich pasji i, i to było takim początkiem tego, że zdecydowałem się i powiedziałem Kamilu, dobra Kamil, zróbmy to, a teraz jak patrzę na efekt końcowy i, i wtedy jak sobie to wyobrażałem, to myślę, że, że efekt końcowy zdecydowanie przewyższa nasze oczekiwania, jak to mogło wyglądać i, i dlatego jestem bardzo zadowolony z tego, jak to się potoczyło. Jak ty dziś patrzysz na swoją karierę piłkarską, jak ją rozpatrujesz? To była kariera, po której jesteś, czujesz się piłkarzem, człowiekiem spełnionym? Myślę, że zdecydowanie tak. Nigdy gdzie w swoich marzeniach jako dziecko nie myślałem o tym, że będę grał 11 lat w bardzo mocnym niemieckim klubie, który, w którym, z którym będę miał okazję zdobyć dwa mistrzostwa Niemiec czy Puchary Niemiec czy Super Puchary i wystąpię w finale Ligi Mistrzów, gdzie dużo nie brakowało, żeby ten finał też wygrać. I Tutaj na pewno jestem spełniony. Jeśli chodzi o grę w reprezentacji, myślę, że tutaj szkoda, że, że te Euro 2016 skończyło się na karnych z Portugalią. Tyle brakowało. Tutaj wypada na pewno żałować. No i szkoda, że na Mistrzostwach Świata w Rosji też my jako drużyna nie byliśmy w tamtym momencie w naszej najlepszej formie. Mhm. Chciałem zapytać Cię o moment, w którym tak naprawdę piłkarsko narodził się Łukasz Piszczek. Trudne początki. No bo chyba gwarek zabrze. To, to był moment, który ciebie zaczął kształtować jako, jako piłkarza. Czy znaczy, myślę, że początek, najpierw bardzo ważny etap w domu, czyli w Goczałkowicach, mm -hmm. gdzie, gdzie tata i bracia grali w piłkę. Tata z wielką pasją, do nawet 40 roku życia jeszcze grał i ja, jako ten chłopak, który mu towarzyszył, jak on szedł na mecz, mama. Yy, Dawała mu naszą trójkę, nasz, mam jeszcze dwóch braci, gdzie, gdzie szliśmy na boisko i tam sobie gdzieś wokół, jak tata, grał swoje mecze. My gdzieś tam biegaliśmy, i, i tak zaraziłem się tą pasją do piłki. Później zacząłem trenować i często wakacje samemu sobie z kolegami organizować czas, żeby grać na betonowym boisku przy szkole w Goczałkowicach, i później też dwa razy w tygodniu trenować. I ta pasja we mnie rosła, przez to też, że nikt nie wymuszał na mnie tego, że ty musisz zostać piłkarzem, ty musisz zrobić to lub to, żeby być dobrym. W tak młodym wieku dla mnie było ważne, że rodzice dawali mi po prostu wsparcie w mojej pasji. Nie było dla nich ważne, czy ja wygrałem mecz, czy, czy przegrałem, tylko to, jak, czy się dobrze bawiłem. I później już moment tego przejścia do, do gwarka, gdzie to był rzeczywiście taki pierwszy moment zastanowienia się, ja wiedziałem, że chcę grać w piłkę i, mhm. i tata też to mocno widział. Musiał z jakimś stopniu też przekonać mamę do tego, żeby udało się mnie tam do Gwarka że mama zgodziła się na tą przeprowadzkę do internetu, bo to też były rozterki w domu, czy, czy ja jako taki młody chłopak, który nigdy z goczałkowi tam raczej nie ruszał w świat, poradzi sobie. Na początku na pewno też mama wspiera mnie, bo często ze mną jeździła na treningi, w wakacje na te pierwsze w Gwarku i. Na pewno tutaj jestem bardzo wdzięczny rodzicom za to, jak. Jak mnie ukierunkowali, jak mnie wychowali, jakie wartości mi przekazali, bo na tych wartościach później mogłem budować mhm. dalszą swoją karierę. Wiesz, to Wiadomo, że y, ostatecznie ty wychodzisz na boisko i ty jesteś odpowiedzialny za to, jak y, ta gra wygląda, natomiast na y, swojej drodze piłkarz spotyka wielu ludzi. Jedni przeszkadzają, inni pomagają. E, o tych pomagających chciałem y, tutaj e, zapytać, którzy z trenerów to by najbardziej pomogli y, w dojściu do, do miejsca, w którym, w którym się znalazłeś? No, myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, bo. Y, bardzo istotne jest na to, na kogo trafisz, I ja trafiałem w swojej karierze na szczęście na ludzi, którzy zawsze byli dla mnie pomocni, byli wskazywali kierunek. I tylko ważne jest też to, żeby w drużynie jest 20 paru zawodników i są różne charaktery, i jeden może to, co wziąć do siebie, to co trener przekazuje, inny może wypuścić jednym uchem, wypuścić drugim i, mm -hmm. i nie zapamięta z tego nic. Ja na szczęście miałem to wpojone może z domu, że jeśli ktoś starszy coś mówi, to to też jest istotne i warto tego słuchać. To w gwarku właśnie i trener Kowalski, i trener Pańpuch, którzy mnie prowadzili, ukierunkowali mnie też w tym, pokazali jak ważne jest to, żeby walczyć też o siebie, że każdy trening jest istotny, każdy trening jest ważny. Że jeśli nie będziesz się przepychał łokciami, w sensie takim, że jeśli zrzemniesz się na chwilę i na treningu nie dasz siebie 100%, to przyjdzie ktoś inny w piłce nożnej, bo jest tak duża konkurencja, mhm. że, że trener później postawi na kogoś innego, jeśli ty się nie będziesz starał, jeśli nie będziesz dawał z siebie maksa, jeśli nie będziesz chciał się rozwijać. I mi się to zapamiętywało, i ja potrafiłem na tych hasłach działać i funkcjonować, i później też to wykorzystywałem w życiu już dorosłego piłkarza. Pewnie myślałeś sobie wielokrotnie, co by było, gdyby Lucien Favre w pewnym momencie nie przestawił Cię z pozycji napastnika na prawą obronę? No właśnie, co by było? No, myślę, że pewnie w jakimś stopniu jeszcze bym powalczył na jakimś poziomie, nie wiem teraz na jakim, ale na pewno nie udałbym, nie zrobiłbym takiej kariery, jaką zrobiłem jako prawy obrońca, bo jednak to był. Szczał w dziesiątkę, gdzie ja na początku naprawdę broniłem się rękami nogami, żeby nie grać na tej pozycji i miałem duże rozterki, ale znowu miałem wokół siebie osoby, które mówił Łukasz, najważniejsze jest to, żeby trener chce Cię widzieć na tej pozycji przekonaj się do tego, graj. Dla ciebie gra jest mm. najważniejsza. Data też zawsze mi to powtarzał, obojętnie gdzie nie będziesz grał, korzystaj z tego, że dostajesz minuty. Miałem, w, teraz mi się przypomniał taki fizjoterapeuta też w Hercie Berlin, który dość mocno był też zawsze za mną i, i mówił, że chłopie, czego ty chcesz? Przyszedłeś tutaj do Bundesligi, Yy, trener chce na ciebie postawić na tej pozycji, bierz o co to. Coś chodzi. Tak, nie, raczej nie w takim sensie, tak. bo, bo rozterki takie, że wiadomo, jeśli jesteś ofensywnym zawodnikiem i chcesz strzelać bramki, to, to chcesz być yy, w tym zostać mm -hmm. jak najdłużej. Ale z drugiej strony, ja w piłce seniorskiej tych bramek za dużo nie szczelałem i szczęście moje, że trener widział to, że ja mam umiejętności piłkarskie. Ale że mogę je wykorzystać zdecydowanie na innej pozycji na boisku, i to było kluczowe. I, i trener Fawr na pewno to we mnie zauważył i później wykorzystał. Mówiłeś, że czujesz się piłkarzem spełnionym, natomiast niewykluczone, że byłoby jeszcze lepiej w twojej karierze, gdyby nie kontuzje. Ile było tych operacji? No, dwa razy biodra, później szczepienie siatek w pachwiny. Dwie, trzy. Trzy w trakcie mm -hmm. kariery piłkarskiej, i, potem i jedna, szyka. teraz tutaj w Goczałkowicach. Boli strzyka cały, cały czas? Y tak, ale to też jest. Y ja jakoś, y no niestety, albo niestety przyzwyczaiłem się troszkę do bólu i ten mój próg bólu jest trochę na wyższym poziomie y niż normalnie, ale staram się funkcjonować tak, żeby dbać o swój organizm i żeby nie bolał. Zdarza się, zdarzają się dni, że boli, ale to też jest normalne. Myślę, że każdy, mhm. każdy człowiek też tak ma normalnie. Pamiętam rok 2013, biodro Łukasza Piszczka. Przez wszystkie przypadki to było odmieniane w sportowych mediach. Czułeś, że ja aż tak bardzo tego nie odbieram. Czułeś, czułeś że, jest, że jest źle, że no bo grałeś cały czas na blokadach. Chciałeś dojechać do tego finału Ligi Mistrzów. Czyli nie wiedziałem, że końcową stacją będzie finał Ligi Mistrzów, mhm. ale wyznacznikiem na pewno była Liga Mistrzów, gdzie, gdzie szło na mnie źle, i, i ja chciałem grać do momentu, aż z tej Ligi Mistrzów nie odpadniemy i traf chciał, że doszliśmy do finału. Fakt, faktem po operacji okazało się, że biodro było dość mocnym mocno naruszone i chrząstka w nim była w opłakanym stanie i lekarz musiał decydować w trakcie operacji czy przerywa operację i później robimy jeszcze jedną czy, czy jednak w trakcie tej, tego jednego zabiegu postara się Dwa to na raz, tak? Tak, wykonać i zdecydował się na to. Po operacji usłyszałem że tak słabego biodra w tym półroczu, a to był czerwiec, czyli pół roku, to on jeszcze nie widział, ale z, z drugiej strony daje mi 50% szans na to, że to co on tam zrobił zafunkcjonuje i będę w stanie mógł wrócić jeszcze do piłki. Na, w tamtym czasie nie za ciekawa perspektywa, no ale wydaje mi się, że po pierwszym szoku gdzieś też w miarę szybko się z tego trząsnąłem i, i powiedziałem sobie ok, Dam radę, ale z drugiej strony też byłem po takich trzech latach, gdzieś czterech, nawet presji sportowej, która, która mi towarzyszyła i, i która już w tym ostatnim roku, mm -hmm. w tym finale Ligi Mistrzów, pomieszana razem z, z tym wiecznym bólem, który mi towarzyszył, przerodziła się też w to, że ja w trakcie tej rehabilitacji nie tęskniłem za piłką. Sportowe łzy pojawiły się u ciebie po meczu z, z Bayernem Monachium w finale. Rzadko piłkarze y, płaczą po meczach, a tu jednak się te łzy pojawiły. Tak, pojawiły się wydaje mi się z dwóch powodów. Pierwszy taki, że przegraliśmy finał, a, a dużo też poświęciliśmy ja i drużyna, żeby, żeby tam się znaleźć. A y, dwa, że zdałem sobie też sprawę właśnie, jak, że za niedługo czeka mnie operacja i, no tak. i będę miał przerwę co najmniej pół roku. I, i to były takie emocje, które wtedy puściły. No, ja nie, nie, nie często. Płakałem na boisku, zdarzyło się parę razy, i to w, naprawdę w takich momentach dla mnie, które były mocno emocjonalne. Był moment nawet taki dłuższy, że e, bardzo rozpalały m, emocje, m, rozpalały emocje potencjalne twój, te, twój transfer do Realu Madryt. to ty mówiłeś naprawdę e, dużo, nawet to wydawało się bardzo e, realne, bo grałeś świetnie w Borusii e, Dortmund i wydawało się, że do Realu Madryt mogliby cię e, wziąć. Natomiast wtedy e, nie mówiło się o tym jak, bardzo to jest prawdopodobne. Zresztą ty się o tym na ten temat. Nie wypowiadałeś z perspektywy czasu. Jak blisko było. Żadnej umowy czy, czy rozmów na temat kontraktu nie było. Myślę, że jakieś zapytanie ze strony Realu Madryt w kierunku Brus Dortmund się pojawiło. Ja hmm, później bo jest, jest już taka anegdota, która krąży, że, że pan wacka mi kiedyś powiedział, że spotkał się z Josem Mourinho na stadionie w Berlinie, gdzie akurat graliśmy swój mecz z Borusją, i on do niego powiedział, że byłem jedynym zawodnikiem, uh -huh. który mu odmówił, tak? I, I ja nie rozmawiałem ani razu z Josem Mourinho. Może przez tam Borusję i szefów, którzy poinformowali go, że nie są zainteresowani też moją sprzedażą. W międzyczasie gdzieś Nuri Sachin był w Realu i z nim miałem kontakt i on tam Pisał mi wiadomości, żebym może yy, czybym nie chciał dołączyć do realu, bo oni na tej pozycji mają może nie problemy, ale na pewno przydałby im się ktoś dodatkowy, i yy, ja do tego podchodziłem w taki sposób do, do sposób realu nierealnie <ścoughs> I, mhm. I raczej też koncentrowałem się na tym, co, co miałem do zrobienia w Dortmundzie, i też nie bez powodów wtedy w sumie mówiłem, że ja jestem w stanie sobie wyobrazić to, że ja. Karierę w Borussii chciałbym zakończyć, mm -hmm. tylko z tym zakończeniem znowu bo, kariery w Borusi, to nie jest tak y, łatwo, bo y, pewnie wielu kolegów z tamtego czasu y, chciałoby tą karierę w Borussii zakończyć grając po 11 czy 10 lat, ale niestety w międzyczasie przychodzą, zmieniają się trenerzy i ten trener też musicie widzieć w swojej drużynie. O czym przekonał się nawet Suboticz Kuba, mm, tak. y, że, że nie zawsze oni są w planach danego trenera, i ty jako zawodnik też patrzysz na swoją karierę po to, żeby, żeby grać, a Jeśli trener nie chce z, tobą, z ciebie korzystać, to, to zmieniasz siłą rzeczy klub. Tak. Przez lata w Borusji, przez Borusję przewinęło się wielu świetnych piłkarzy, również przez reprezentację Polski. I tak zastanawiam się przez te wszystkie lata, kto był, twoim zdaniem, najlepszym piłkarzem, z jakim ty grałeś w jednej drużynie? Dla mnie Marko Royce. Royce? Ehm, tak. Mm. To jest chłopak, który naprawdę kontuzje przeszkodziły mu w tym, żeby być na, na jednym poziomie z tymi najlepszymi, mm -hmm. bo y, wiem jaki on ma instynkt na boisku, jakie ma prowadzenie piłki, jak, jakie ma podejście do piłki, jak potrafi z wielką swobodą wykorzystywać sytuację, jak wracał po kontuzji i na boisku nie było w ogóle po nim widać tego, że on jeszcze y, chwilę temu miał 3-miesięczną przerwę, Grze w piłkę, samo czucie piłki i to, jak on się poruszał, poczucie przestrzeni, dla mnie to był jest zawodnik, który, z którym zawsze mi się bardzo dobrze grało i dobrze rozumiałem, bo mhm. on po prostu czuł piłkę. Jeszcze do właśnie czasów Borusy chciałem jeszcze raz wrócić, bo przez te lata wiele, wiele mitów narosło na temat tego, że. Łukasz Piszczek, Kubo nie lubią się z Robertem Lewandowskim. Wiele, wiele się o tym mówiło. Nawet była ta reklama Opla, w której nie, wpu no, nie, nie wpuściliście tak. go do, 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 do samochodu. Tak. Y, powiedz, jaka była prawda? Jaka jest prawda? Prawda jest taka, że na początku w Borusi Dortmund Kuba był już tam przez trzy lata. Mhm. Ja dołączyłem do, razem z Robertem w tym samym czasie do. do bo i, i trzymaliśmy się na początku dość mocno, w takim sensie, że Robert był moim też sąsiadem. Przychodził on do mnie, czy ja do niego się odwiedzaliśmy dość często. Później przed taki czas, że doszło jakieś małe młodzieńcze, nie do, do mówienia między nami. I myślę, że, że to, że każdy z nas gdzieś miał może jakieś swoje ego, mhm. wtedy jeszcze nie był na tyle dojrzały, żeby na pewne tematy porozmawiać, to doszło do jakichś może. Niedomówień, których nigdy nie nazwałbym jakąś wielką kłótnią mhm. czy, czy coś w tym stylu, tylko automatycznie gdzieś nasze drogi powoli się rozchodziły, tak. ale to nigdy nie było na zasadzie takiej, że myśmy ze sobą nie porozmawiali mhm. czy nie przywitali się, jak się po dłuższym czasie nie widzieliśmy. A teraz, jeśli na to spojrzę, to w ogóle było takie młodzieńcze, gdzieś zadufanie no tak. jednego, drugiego w sobie, może i teraz, gdybym miał. Jeszcze raz miałoby dojść do podobnej sytuacji, to bez problemu na początku bym starał się porozmawiać mhm. na tematy, które wtedy może na mnie pasowały, a na tą chwilę, jeśli gdzieś się spotkam z Robertem, to bardzo normalnie no. rozmawiamy i mamy bardzo Normalny kontekst. Pytam dlatego, też, dlatego, że pojawił się ostatnio wywiad z Cezarem Kucharskim przy Oglądzie Sportowym, w którym on powiedział, że no, na początku wy, czyli ty i, i Kuba, bardzo były Lewandowskiemu i, i, i Ani też pomagaliście w tym, żeby się zaadaptować w, w Niemczech. Natomiast potem on udzielił wywiadu, w którym powiedział, że w zasadzie to nikt mu nie pomagał na początku pobytu w Niemczech i, i, i było mu ciężko. No. I, i, I wy, z tego co mówił Czarek Kucharski, byliście tym zdenerwowani może? może. Ja, ja nawet nie pamiętam takiego wywiadu, mhm. mi ktoś to powiedział yy, i ja teraz jak na tą sytuację spojrzę to on może miał na myśli też osoby z klubu, tak? Nie wiem, mhm. bo może tak sformułował swoją myśl, ciężko mi jest powiedzieć, trzeba Roberta na ten temat mhm. zapytać, ale ja naprawdę teraz jak patrzę na tą yy, sytuację to to była na, jakaś błahostka, która yy, Została rozdmuchana do, do rzeczy takich, gdzie, gdzie zarzucano nam dość długo, że my się nie lubimy, że się nie szanujemy, a szacunek zawsze wydaje mi się w mm -hmm. obie strony był i na boisku nigdy nie było widać tego, że my, e, mimo tego, że mamy może jakiś mniejszy kontakt ze sobą poza boiskiem, to na boisku zawsze e, graliśmy bardzo profesjonalnie i, i bardzo dobrze się rozumieliśmy między sobą. I dzisiaj, chociażby, widziałem ten rzut z autu, ja zawsze z Robertem miałem takie Połączenie myślowe na boisku. Jeśli chodzi o wyrzuc auto, on wiedział, gdzie ja mu wrzucę piłkę. On wystarczy, że zrobił sobie ruch mm -hmm. w daną przestrzeń. Ja mu tą piłkę tam wrzuciłem, także myśmy się bardzo dobrze rozumieli na boisku. Już kończąc absolutnie ten akurat temat, bo zaskoczony, że wycięto cię z filmu o Lewandowskim, bo udzielałeś. Ja widzę, widzę, że robi się z tego <laughs> dość duża sprawa, o którą wczoraj zapytał mnie Mati Mateusz, w, w Hate Parku. Dla mnie nie ma żadnego problemu naprawdę z tym, że ja nie znalazłem się w filmie Roberta, bo to jest film o Robercie. I jeśli on czy jego ludzie zdecydowali, że ten wątek nie jest w filmie potrzebny, ja broń Boże się za to nie obrażam, bo to jest ich wybór. W mojej książce nie wiem teraz już nie pamiętam, czy jest dość sporo, czy mało na temat Roberta, no, Wiadomo, że Robert jest chwytliwym tematem, i jeśli coś takiego się wczoraj w naszej rozmowie pojawiło, to może teraz zostać wykorzystany na różne sposoby, ale nie szedłem w tą stronę. To jest. Ja powiedziałem po prostu tak, jak było. A, a to, że, że nie zostało to ten mój wywiad z kimś wykorzystany do rozmowy. Broń Boże się na to nie obrać. Teraz absolutnie na poważnie, bo, bo temat jest poważny. Wielu kibiców bardzo chciało, żebyś został asystentem Fernando Santosza. Ja nie spotkałem się z opinią taką, że nie, Łukasz Piszczek albo się nie nadaje, albo ja jest za młody, albo spotkałem się. Ja, się. ja się nie spotkałem. Natomiast natomiast dlaczego odmówiłeś Fernando Santoszowi? No wydaje się, to idealna propozycja. O. Jeśli na to spojrzymy stricte i wyłącznie sportowo i, i to, kto się zgłosił, czyli reprezentacja Polski, to można by pójść w to, że rzeczywiście to jest oferta nie do odrzucenia i powinno się w to iść, jeśli rzeczywiście chcesz być e, trenerem w przyszłości i tak dalej. Tylko, że ja też e, mam swoje projekty w życiu i sam, e, jeśli się w coś angażuję, to staram się temu oddawać w stu procentach. Mhm. I wiedziałem, że po namyśle, wiedziałem, że nie będę w stanie w tym okresie mojego życia, w którym teraz jestem, 100 tych 100% rozdzielić na gdzieś mm -hmm. kilka w dane projekty. I dlatego też no niestety musiałem odmówić. I myślę, że to jest dla mnie. Było bardzo dojrzałe z mojej strony podejście w ten sposób, że nie, nie rzucałem się na to, bo że jak to będzie fajnie i ludzie będą mówić o tym i, i podbijać bębenek, że Łukasz Piszczek będzie kiedyś trenerem mhm. reprezentacji Polski, bo ja w ogóle na tą chwilę siebie w tym temacie nie widzę. Jeśli ktoś tak o tym mówi i uważa, to ja nie mam z tym problemu, ale to jest też trochę szufladkowanie mojej osoby gdzieś w tym kierunku, gdzie ja nigdy nie lubiałem tego, żeby żeby ktoś do końca mi mówił pewnym, po pewnym okresie w moim życiu, co ja mam ze sobą mhm. zrobić. I ja bardzo świadomie podjąłem tą decyzję, żeby i dla reprezentacji, i dla mnie było to zdrowe, to uznałem, że, że najlepszym, najlepszym nie sposobem, ale rozwiązaniem tej sytuacji po prostu będzie odmówienie niestety. Tej propozycji. Z jakimi emocjami powiedz, oglądasz dziś mecze reprezentacji Polski? Kamil Grosicki kiedyś powiedział, że kiedy on nie gra i ogląda reprezentację w telewizji, to, to cierpi. Ogląda, wiadomo, bo to jest mecz kolegów z kadry, ale cierpi, bo, bo, bo nie jest na boisku. Natomiast jak to jest w Twoim przypadku? No, myślę, że Kamil jeszcze bardzo by chciał grać w tej reprezentacji, a ja bardzo świadomie zrezygnowałem z tej gry. Wiedziałem z czym się wiąże dla mnie gra w reprezentacji, jak to jest istotne też, ale też, żeby dawać tą swoją najlepszą jakość, niestety musiałem z czegoś zrezygnować i nie dało się grać w reprezentacji, nie grając w klubie mhm. i no niestety taka jest kolej rzeczy, że w klubie mhm. możesz grać, ale w reprezentacji, w reprezentacji yy, niestety musiałem z tego zrezygnować, bo żeby utrzymać się na tym poziomie tak długo jak grałem, z czegoś musiałem zrezygnować, żeby mój organizm mógł też się regenerować, żeby moja głowa funkcjonowała na odpowiednim poziomie, mm -hmm. żeby ta jakość cały czas była i, i to się obroniło, bo grałem do, na bardzo wysokim poziomie do 35 czy 6 roku życia. No tak, um, uśmiechnąłeś się, kiedy widziałeś. Pożegnanie, w, tak w sposób w jaki cię pożegnał Dariusz Szpakowski podczas meczu, ja nie przypominam sobie takiego, takiego pożegnania. To Łukasz! No tak, to jest coś, co na pewno też przez to zostanie to moje pożegnanie z reprezentacją tak, zapamiętane. Tak. I, I ja bardzo się cieszę, że Pan Darek akurat komentował to spotkanie, bo też to jest wielka postać w polskiej piłce. Kończąc powoli już, czego ci życzyć i sportowo, i, i, i prywatnie? Zdrowia przede wszystkim. No tak. Myślę, że jeśli będzie zdrowie, to, to sobie poradzę, i, i reszty, tak naprawdę, to życie napisze swój scenariusz. Bo ja też nie, nie, na tą chwilę nie planuję sobie tego, jak ta dalsza gdzieś moja przygoda z piłką się potoczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.